Dawno, dawno temu, gdy wody były czyste i każde żywe stworzenie czerpać z nich mogło bez obawy, gdy powietrze niosło jedynie zapach kwitnących roślin, ściółki i leśnych ziół, gdy dźwięki toczące się echem wśród drzew i skał były jedynie tym, co niesie natura, w dziewiczym świecie zjawił się on. Hej! Wygląda na to, że się udało. Chyba jestem na miejscu. Mam nadzieję, że zadziała to także w drugą stronę. Trochę się skąpałem. Na tym czasach w tym miejscu jest most. Nic. Niedługo powinno być ciepło. To się wysuszę. Ruszam na poszukiwanie kogoś miejscowego pod warunkiem, że uda mi się go tutaj znaleźć. Skałę oznaczam. Zakrzywienie czasoprzestrzeni 1 do 20 1600. Wyładowanie modułu 1 sekunda. Czas pobytu tutaj 6 godzin. I ani sekundy dłużej. No to lecimy. Chyba się pogubiłem. Krążę tu od dłuższego czasu i chyba wróciłem na to samo miejsce. Nie spotkałem tu też nikogo, kogo można by o cokolwiek zapytać. Jest kilka możliwości. Mogłem się przenieść w inny czas niż planowaliśmy. Albo mogło dojść do niespodziewanego zachwiania krzywą czasu przestrzeni. Dotarłem znowu do tego samego miejsca, z którego wyruszałem. W zasadzie nie całkiem, w pobliżu. Słyszycie to? Jakby ktoś śpiewał. Idę sprawdzić, co to za głos.
Jak dumasz? Co to za jeleń? Jakiś dziwoląg. Tyle to ja wiem. Ale skąd on? I po co? Może by go zapytać? A jak on taki dziwny, a jeszcze pewnie czarownik, to jak tylko mu powiedzieć coś damy, to od razu jakieś zaklęcie rzucić może. No ale jak nie zapytamy, to się nie dowiemy. To i dobrze, ale pod ostrzem go wybadamy. By nie kręcił i od razu nam powiedział wszystko. Coś mi się wydaje, że po naszemu rozumie. Skąd wiesz? Jak żeś tylko ostrzu zagadnął, to od razu mu się oczyska rozszerzyły. Ale źle mu z nich nie patrzy. A ty, siostrzyca, to żeś niby taka mądra, że z uczmu wybadasz? Zaraz się przekona. Widzisz, coś narobił? Tak to nam nic nie powie. Wygląda tragicznie. Ty się nie obejrzy wszędzie śmieci. Śmieci, wiatr i miłego ducha. Włączam stoper i idę dalej. Nie ma jeszcze słońca, ale jest tu bardzo gorąco i... Nie bawi mnie, że mam tu za te całe 6 godzin. Robi się coraz bardziej gorąco. Podoba mi się to. Co za jeden? I czemuś mnie nachodzi? No i nie mam, Adam. Nie chciałem cię przestraszyć. Jestem podróżnikiem. Podróżnikiem? Mojej siostry tak łatwo nie przestraszysz. I nie pokonasz. To ona cię tak urządziła. Tyle tej pamiętam. A i ze mnie głupka nie rób. Jakiś ciebie podróżnik? Skąd, niby dokąd tak podróżujesz, co? Z daleka i jeszcze dalej. Zlatan mówi, że ty czarownik. Co? Ja jestem Zlatan. I tak myślę. Dlaczego tak myślisz? Bo znaleźliśmy przy tobie magiczne lusterko. Co? Bogna, przynieś to, co przy nim znaleźliśmy. Melatonina. Ciała jak ty, tylko trochę mniej boleśnie. Karta bankomatowa. To magiczne lusterko? Co? 17:37? Musicie mnie natychmiast wypuścić. A to niby dlaczego? Bo inaczej zostanę tu na zawsze, a ja chcę wrócić do swoich. Znalazłem się tu przypadkiem. Co? No może nie zupełnie przypadkiem, ale... Mam tylko 23 minuty. Żarty się skończyły. A mnie się wydaje, że jesteś czarnoksiężnikiem i próbujesz nam mącić w głowach. Dobrze.
Rozgryźliście mnie. Jestem czarnoksiężnikiem. Jeżeli mnie rozwiążecie i wypuścicie, to dam wam moje magiczne lusterko. Przed chwilą twierdziłeś, że nie jest magiczny. Przed chwilą dostałem od ciebie konarem w głowę. Mogło mi się coś pomylić. Udowodnij, że jest magiczny. Przed chwilą twierdziłaś, że jest. Słuchaj, nie zawsze, gdy coś mówię, znaczy, że tak myślę. Czasami myślę coś innego, a co innego mówię, robiąc coś jeszcze innego. Mówię tak, nie zawsze oznacza tak. Bo czasem oznacza nie. Chyba, że mówię tak naprawdę oznacza tak. Boże, więc kobiety nie zmieniły się od tak dawna? Co takiego? Nic, daj mi to lusterko, pokażę ci, że jest magiczne. O, proszę, jest magiczne, magiczne. Musimy go uwalnić. Co proponujesz? Powiedzmy mu, że się zgadzamy. Ale najpierw musi nam pokazać, do czego służą inne przedmioty. Niczym go uwolnimy. Co to jest? Melatonina, mówiłem już. W sumie to nic takiego... To nic takiego. Przecież nie powiedziałem nic, co by sugerowało, że będziecie po tym latać. Nie, tego nie bierzcie, absolutnie. Nie. Nie wolno tego łykać. To jest po prostu grzechotka dla dzieci. Boże, co za pajactwo. Chciało mi się podróży w czasie. Sorry, babuśka, ale ja jeszcze go spłacam. Na razie. Coś ty za jeden i skąd się tu wziąłeś? Nie znam cię! Ja pana też nie, więc nie rozumiem, czemu panuje duś! Gadaj! Próbuję. Młody, hej! O, mój cudowny oddech działa cuda! Cudowny? To jest jakiś wyziew kanalizacyjny. Nie narzekaj, bo cię znowu przycisnę. Dobra. Okej. Okay. Już nic nie mówię. Nie będziesz mi tu gadał i to zaraz. Wszystko po kolei, inaczej cię tak... Czy istnieje szansa, że mógłbyś mi przestać grozić? A proszę, jaki wyszczekany. Trzeba ci się lepiej przyjrzeć. A coś ty taki czyściutki? Gdzieś ty tyle wody zmarnował? I coś ty, taki młody! Długa historia. Akurat czasu to mi tu nie brakuje. Możesz pogadać. Czy mógłby mi pan powiedzieć, który mamy rok? Jaki pan? Ja już od dawna nie pamiętam, żeby tu ktokolwiek do kogokolwiek tak mówił. To jak mam się do pana zwracać? Mirosław kiedyś. Dzisiaj w zasadzie wszyscy mówią Miro. W takim razie, panie Miro. Samo Miro. Panie Samo Miro. Nie Samo Miro. Co ja jakiś wschodni jestem?
Mów mi po prostu Miro. O to chodzi. Okej. Okay. Miro, który mamy rok? Co? Który rok mamy? Taka data. Ale to nikt nie liczy lat. Bo i po co? Nie wiem, żeby dzieci wiedziały, kiedy mają urodziny na przykład. Ale tu nie ma dzieci. Jak to nie ma? No, po prostu nie rodziły się i nie ma. Dlaczego? A chciałbyś się rodzić w takim świecie? Przepraszam, nie straszyłam cię. Madeleine, możesz mi mówić Madeleine. Mówiłam ci, że ktoś się przedostanie. Chcesz powiedzieć? Przecież to widać. Młody, czysty, zupełnie nic nie rozumiejący. To dlatego pytał o rok. To powiedz, jaki ty masz rok? 2023. To w przyszłym roku urodzi się mój pradziadek. No. A mój ma 6 lat. Słabo. Odwadniasz się, Miro. Daj mi wody. Kwaśna. Dziękuję. Ile masz czasu? Skąd pani to? Madeleine. Po prostu zachowało się sporo starych pism. Od dawna wiedziałam, że to miejsce to portal. Powiedziała portal? Tak, właśnie powiedziała. Jaki portal? To punkt zamkniętej krzywej czasoprzestrzeni. Takaś szamanka jest? Nie, ale była całkiem upiorna. Od szamanki odróżniało ją to, że była całkiem oczytana. Skoro była wczytana, to powinna wiedzieć, że używając słowo portal, portal jest jednym z 9 kurach sobich punktem zamkniętych krzywych czasoprzestrzeni. Ani, spokojnie. Nie mogła tego wiedzieć, bo to twoja teoria, której jak dotąd nie opisałaś i nie opublikowałaś. Ale opiszę. Bo czas przyszły i ona jest to zamieszana. Więc jeśli jest taka oczytana, to powinna to wiedzieć. Mamo, skoro jak dotąd tego nie opisałaś, bo jak to nie chciałaś, żeby ktokolwiek o tym wiedział oprócz nas, to może to się po prostu nie wydarzyło. To znaczy, nie wydarzy. Przeskok do innych krzywych jest niebezpieczny nie tylko dla tych, którzy to robią, ale jest niebezpieczny dla całego wymiaru. Gdyby wszyscy o tym wiedzieli, zaczęłyby się jakieś wycieczki komercyjne. To byłoby opłakane w skutkach. Wy sami ledwo stamtąd wróciliście. Przebywanie tam i nie daj Boże zmiana czegokolwiek byłaby... Ja nawet nie chcę o tym myśleć. Więc nie dziw się, że nikt o tym nic nie wie, bo jeszcze tego nie opisałaś. Nie opiszesz. Pokażcie mi to. Wskażenie wody mikroplastikiem osiągnęło już kilkadziesiąt lat temu taki poziom, że w zasadzie proces ten stał się nieodwracalny i trudny do opanowania. Przenikanie go do wszystkiego, co żyje, to już wtedy normą. Co to spowodowało? Katastrofa! Wysoką śmiertelność wskutek wywoływanych mikroplastikiem chorób. Masowe obumieranie organizmów roślin. Zmniejszająca się ilość tlenu, podnosząca temperatura, spadki urodzin i starzejące się społeczności. Jak wam udało się przetrwać do tego momentu? Zapasy zakonserwowanej żywności okazały się być wystarczające. Ze względu na to, że tych, którzy ją spożywali z dnia na dzień, było coraz mniej. Macie ją jeszcze? W zasadzie się kończy. Dlatego myślałem, że przyszedłeś nam ją zabrać. Poczekajcie.
ty? Ja właściwie zaraz wracam. Dużo tam takich macie? W każdym sklepie. To niemożliwe, Miro. Skoro on się przedostał, to i nam się uda. Generator może pobrać tyle, ile wydał. Jeżeli ty przeskoczysz, to będzie równoznaczne z tym, że on musi tu zostać. Więc zostanie! Młody, uciekaj! To wasza wina. Wy żeście do tego doprowadzili. Ja się w tym świecie urodziłem i nie miałem szans tego zmienić. Ale ja mam, gdy wrócę. Bzdury opowiadasz. Nie dasz rady sam. Spuść mnie! Nie będę tu zdychał, rozumiesz? Nie będę! O Boże, i co było dalej? Dostał amoku. Dogonił mnie przy drzwiach środka. Co? Zrezygnował? Nie do końca. Nie miałem szans tego zmienić. Ale ja mam, gdy wrócę. Bzdury opowiadasz, sam nie dasz rady. Puść mnie! Nie będę tu zdychał, rozumiesz? Nie będę! Nie wiem, jak udało mi się wyrwać. Zatrzasnąłem szluzę i chyba się zablokowała. Walił w nią, do końca słyszałem jej okrzyki. No, a potem skoczyłem. Wiecie co? Ja muszę to przemyśleć. Idę na spacer. Idziecie ze mną? Już teraz przed państwem Renomki ze swoim najnowszym utworem. Piosenka nie nastraja mnie pogodnie. A co z nią nie tak? Ostatnio rozbolała mnie po niej głowa. Skoro przetrwała tyle lat... No ale nie przetrwa kolejnych, bo nie będzie jej miał kto śpiewać. No co ty, gościu, robisz? Szymon, uspokój się. No co, przecież... Nie trafiło mi się. Szymon. Szumier. Nie tędy droga. A którędy? Mam koleżankę, kolożkę. Mogę do niej zadzwonić. No i chyba nie zamierzasz jej powiedzieć. No, na początek do niej zadzwonię. Ela? No cześć, co tam u ciebie? Do wywiadu. No, słuchaj, bo chcielibyśmy się z tobą spotkać. No, jak chcielibyśmy, to wiadomo, że u nas. Za godzinkę. Dobra, odezwę się. No to na razie. No i? Udziela właśnie wywiadu. Zgadnijcie o czym. W studiu gościmy dziś ekolożkę. No właśnie, powinnam mówić ekolożkę czy ekologa? Obie formy są poprawne, jednak ja osobiście wolę ekolożkę. A więc zatem ekolożkę dr Elżbietę Lis, która właśnie wydała nową książkę Plastikowa apokalipsa. A jest fabularyzowanym dokumentem o futurystycznym zabarwieniu i apokaliptycznej, jak sam tytuł wskazuje, wizji przyszłości. Już na wstępie chciałabym zaznaczyć, że książka wcale nie jest tak futurystyczna, jakby się mogło wydawać. Sytuacja ekologiczna na świecie jest katastrofalna i zmiany, które opisuje, nie dotyczą wcale jakiejś bardzo dalekiej przyszłości. Przyznam się, że treść tej książki mnie osobiście przeraziła z jednej strony, ale też może przez to, że opisywane w niej zjawiska są tak obce, a z drugiej strony wydawałoby się, że są fantastyką. Niestety nie. Bardzo bym chciała, aby to, co opisuję, było jedynie fikcją literacką, czy jak to pani nazywała, apokaliptyczną wizją.
Niestety, zestawione przeze mnie dane nie pozostawiają cienia wątpliwości. To się dzieje już teraz. Co ma Pani na myśli, mówiąc, dzieje się już teraz? Ilość plastiku, która znajduje się w środowisku, przekroczyła poziom krytyczny już jakieś 10 lat temu. I już wówczas każdy z nas w ciągu miesiąca wchłaniał tyle plastiku, ile znajduje się na karcie kredytowej. Obecnie taką kartę kredytową zjadamy w ciągu miesiąca. Co znaczy konkretnie zjadamy? Wie Pani, zjadamy to określenie umowne. Chociaż najczęściej rzeczywiście tą drogą mikroplastik trafia do naszego wnętrza. Ale też wypijamy go z wodą, wdychamy w postaci mikrocząsteczek unoszących się w powietrzu. Zjadamy wtórnie, w mięsie, ponieważ cząsteczki plastiku są już obecne w komórkach spożywanych przez nas zwierząt. Czyli w lepszej sytuacji są wegetarianie? Też nie. Mikroplastik w ogromnych ilościach znajduje się w wodzie. A ta, jak wiadomo, stanowi większą część wszystkich żywych organizmów, w tym także roślin. Ale jakie ma to w takim razie wobec nas konsekwencje? Cząsteczki plastiku, które znajdują się w naszych organizmach, mają kancerogenne właściwości. Choroby nabyte, upośledzenia genetyczne, a to wszystko to tylko znikoma część konsekwencji w tej wszechobecności plastiku i użycia go we wszystkich dziedzinach naszego życia. Więc to wina tego, że również jemy żywność z plastikowych opakowań? To wszechobecność plastiku jest temu winna. Na przykład, za każdym razem, kiedy pierze Pani ubrania w pralce, cząsteczki plastiku wytrącają się i trafiają do wody, a ta po prostu niesie je dalej. Co w tej sytuacji? Czy ten proces jest odwracalny? Można go spowolnić, ale nawet przy pełnej dyscyplinie społeczeństwa, w co też trudno wierzyć, efekty tej dyscypliny byłyby widoczne za kilka pokoleń. Mówi Pani, trudno liczyć. A jeśli będę optymistką, to co mogłabym zrobić na początek z tym mikroplastikiem z pralki? Na przykład nie umieszczać go w niej. Czyli co, nie prać? Prać, ale tylko te naturalne ubrania. Wciąż są dostępne materiały w całości wykonane z naturalnych włókien. To kwestia dobrej woli. I pieniędzy. Koszty, które poniesiemy jako społeczeństwo, znacznie przewyższają to, o czym Pani w tej chwili mówi. Wybaczcie, ja nie mogę tego oglądać. Ta kobieta kompletnie nic nie rozumiała. A najlepsze, że to jest dokładnie to, co myśli sobie w tej chwili większość społeczeństwa. I wszyscy mają w nosie, że za jakieś 300 lat czeka nas zagłada. 120. Co? Nic, tylko strzał. A wszystkie mówimy głupie kule bilardowe. Co? Kule? Bilardowe? No tak! Proszę. A, to ty, Moli. Cóż tam? Jakieś dwie panie do ciebie. Aż dwie? A w jakiej sprawie? Nie powiedziały nic, tylko tyle, że to pilne. Pilne? Tak, chociaż mówią z akcentem, wyglądają dość dziwnie. Zresztą sam zobaczysz. Dobrze, przyjmij je, proszę. Ja muszę zajrzeć do laboratorium, bo coś mi się nie zgadza. Michael Phelan prosił o wyniki, a mam wrażenie, że nie jesteśmy jedyni, którzy starają się o 10 tysięcy. A co tobie mogłoby się nie zgadzać, John? Wiele. Chociażby waga. Są za lekkie. To są kule do bilarda, nie piłki do palarda. Na pewno dasz sobie z tym radę. Czy ty coś ode mnie chcesz, Molly? Absolutnie nic.
czegoś się pani napiję? Jedniankę gazowaną. Słucham? Wodę. Whisky. Pamiętaj, musimy być twarde. To jest Ameryka. Tu trzeba konkretnie. A nie ponętnie? Myślę, że licencję na ponętność to ma tutaj Miss Molly. Nie idźmy w tę stronę. Proszę, wodę. Proszę bardzo, whisky. Czy coś jeszcze sobie pani życzą? Tak, pana Wesley. Zaraz będzie. Poszedł coś zamieszać w swych kulach. Dobry wieczór. Pani chciała mnie widzieć. Tak, dobry wieczór. Pan pozwoli, że się przedstawię. Doktor Elżbieta Lis. Lis? No, taki Fox. To Fox czy Lis? Taki Fox, który jest lisem. Rozumiem. John Wesley. Miło mi. A pani? Anka. Anka? Po prostu Anka. Aha, bardzo mi miło. W czym mogę panią pomóc? Otóż doszły nas słuchy, że opracowuje pan metodę pozyskiwania, że się tak wyrażę, sztucznego tworzywa. Ma pani na myśli celuloid? Tak. Już go opracowałem i opatentowałem. Teraz staram się udoskonalić i wprowadzić na rynek, by stał się źródłem, że tak się wyrażę, mojej majętności. No właśnie my w tej sprawie, ponieważ przyszło nam do głowy, że być może zechciałby pan odstąpić od tego pomysłu. Jesteście od konkurencji. Przysłał was ten Angol. Jesteście od Spila. Nie, nie, nie. Bynajmniej. W takim razie nie rozumiem. Wynalazek, który chcę dopracować, ma posłużyć mi do produkcji kul bilardowych. Chyba nie ma w tym nic złego. Oczywiście nic, ale... Materiał, który teraz jest wykorzystywany, kość słoniowa, jest coraz droższy, coraz trudniej dostępny, a dalsze jego pozyskiwanie może doprowadzić do zagłady tych zwierząt. Tak, to wszystko bardzo szlachetne. Ale... Proszę pani, to nie ma nic wspólnego ze szlachetnością. Jestem naukowcem i biznesmenem. Wynalazcą. Nie mam nic przeciwko słoniom, ale też nie zależy mi na nich szczególnie, więc jeśli mogę... Słuchaj no koleś, nie obchodzi mnie na czym ci zależy. Wiem, że pracujesz nad czymś, co może nam w przyszłości bardzo zaszkodzić, więc nie chrzań mi to o jakimś biznesie czy nauce. Po prostu weź pod uwagę, że nie przyszłyśmy tu po to, żeby cię prosić, ale zażądać. Twój wynalazek może spowodować na świecie całkiem niezły bajzel. Więc wyhamuj ziom, bo jeszcze większy bajzel możemy ci zrobić w tym gabinecie. Czy nie wyraziłam się jasno? A to nie miało być dyplomatycznie? Więc jeśli dobrze zrozumiałem, chcą mi panie delikatnie zasugerować, bym odstąpił od starań o nagrodę 10 tysięcy dolarów i porzucił swoje wieloletnie badania. Czy nie wyraziłam się jasno? W takim razie zapraszam panie za mną. Zapraszam. Widzą panie zapewne dwie kobiety, czyż nie? Rzeczy samej. W takim razie widzą panie dwie pozbawione kompetencji do dywagacji naukowych istoty, którym ani wolno, ani wypada rozmawiać o rzeczach, o których nie mają pojęcia. No wie pan, panie Wesley! Słuchaj, Johnny, my mamy twarde dowody. W jakim świecie ty żyjesz? Takie szowinistyczne teksty, co możesz sobie puszczać swojej moli. My
Jesteśmy twarde babki. Miało być dyplomatycznie. Sorry, trochę mnie poniosło. A, w porządku. I tak by się nie zgodził. Całe szczęście, że nam strojów nie podarła. Obiecałam w teatrze, że oddamy w nienaruszonym stanie. Swoją drogą, całkiem misterna robota. I wszystko naturalne, bez tworzyw sztucznych. A dlaczego wybrałaś kowbojkę, a nie damę? Wiesz co, tata uwielbiał westerny. Oglądałam z nim Siedmiu Wspaniałych, Samo w południe i wszystkie klasyki. Chciałam zobaczyć, jak to jest. I co? Podobało ci się? O rany, jak mi się w głowie kręci. Mnie też. Nasza opowieść z przymrużeniem oka dobiega końca. W Górach Sowich, które wybraliśmy na miejsce realizacji naszego filmu, niestety nie ma portali czasowych. Przynajmniej my nic o nich nie wiemy. Ale za to wiemy doskonale, bo nie jest to żadną tajemnicą, jakim niebezpieczeństwem dla naszego środowiska i dla nas samych jest wszechobecny plastik. Rozpatrując obiektywnie kwestię istnienia tworzyw sztucznych, których karierę zapoczątkował przedstawiony w naszej opowieści John Wesley Hyatt, plastik sam w sobie nie jest niczym złym. Gdybyśmy wszystkie urządzenia i przedmioty codziennego użytku, jakich obecnie potrzebuje ludzkość, mieli wykonać z naturalnych tworzyw, zasoby takie jak skóra, drewno czy włókna skończyłyby się już dawno. Dlatego naszym zadaniem na dziś z myślą o przyszłości nie tyle powinna być rezygnacja z użycia tworzyw sztucznych, ale rozsądne zaplanowanie gospodarowania odpadami. Mój kostium do roli Molly został w całości uszyty z naturalnego materiału. Wiem więc, że gdy po skończonych zdjęciach włożony zostanie do pralki, włókna, jakie przedostaną się z niego do wody, w żaden sposób nie zagrożą środowisku. I zapewne będzie o wiele trwalszym ubraniem niż to, w jakim zagrałam Obdartusa z apokaliptycznej wizji przyszłości. Przyszłości, która jednak wcale nie musi być przeznaczeniem ludzkości, jeśli nasze postępowanie względem otaczającego nas świata będzie rozsądniejsze. Kiedyś naukowe rozprawy o ekologicznej katastrofie, o klimatycznych zmianach i ich przerażających skutkach wydawały się dywagacjami o sprawach dotyczących pokoleń, które pojawią się za setki, a może tysiące lat. Dziś już wiemy, że to, co 20 lat temu wydawało się tylko naukowym bełkotem nawiedzonych ekologów i zwykłym czarnowictwem, teraz dotyczy nas osobiście i wpływa na nasze życie codzienne i zdrowie. Każdego dnia możemy zmieniać nasz świat na lepszy w prosty sposób, dokonując prostych wyborów na korzyść środowiska, w którym żyjemy. Segregacja odpadów to nie przymus, to rozsądek, który pozwoli wykorzystywać odpady we wtórnej produkcji. Nawet najmłodsi wiedzą, że pojemniki na plastik mają żółtą barwę. Jednak wiedza o potrzebie segregacji to nie wszystko. Niezbędne jest czynne podejście do tego problemu. Jeżeli spalisz w swoim piecu plastik, może on dokładnie w tym samym momencie zatruć Ciebie lub Twoich bliskich. Jeśli jednak poprzez segregację doszło do specjalistycznej spalarni, stanie się wysokokalorycznym paliwem, które użyte w odpowiednio wysokiej temperaturze da mnóstwo energii. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom procesu spalania nie zatruje środowiska. Wiem to ja, mała dziewczynka z bursu. Zapewne wiecie o tym i wy. Niech ze mnie gaśnie dzień, póki robota wre. Niech ze słonko świeci nad głowami, cyma się nad nami.
Czysta będzie dusza, jako że ta suknia. Niech za woda wszelkie z niej zbrukanie poniesie w potoku fale.